Patrzcie sobie, jak ziomeczki sobie chodzą. O, dobra, wziąłem go na plecy i widzowie, zanosimy go i już patrzymy, co się dzieje. Na dzisiejszy odcinek miałem bardzo dużo pomysłów, ale okazało się, że Fortnite trochę pokrzyżował nam plany. Na samym początku miałem zanieść powalonych pomagierów, tych z tamtego sezonu, do nowej miejscówki, czyli na ruiny. Okazało się, że brakuje nam pewnych rzeczy i coś się dzieje, co się stało, no to oglądajcie cały odcinek. No i postanowiliśmy, że zaniesiemy Midasa właśnie do starych pomagierów. Co się wydarzyło? Oglądajcie do samego końca. No i co, ja przypominam wam, że codziennie wpadają takie kozackie filmy, także subskrybujcie ten kanał z dzwoneczkiem. No i słuchajcie, jeśli pod tym filmem będzie 10 tysięcy łapek w górę, nagrywam wam, co się stanie, jeśli żywy Midas znajdzie się obok żywych starych pomagierów. A w dzisiejszym odcinku macie do wygrania tego skina, a jedyne, co wystarczy zrobić, no to oczywiście jeszcze dzisiaj wpisać kodzik Evela do sklepu, zgłosić się w komentarzu i zrobić wszystkie zadania z opisu. Wyniki są zawsze na Discordzie, także wejdźcie na niego, jest link w opisie. Widzowie, w dzisiejszym odcinku trochę się zdziwicie, ponieważ jak zobaczycie dwóch pomagierów, jak oni teraz wyglądają, no to naprawdę, tak jak wam mówię, bardzo się zdziwicie. A w dzisiejszym odcinku pomaga mi Erkisielek. Dzień dobry, siema Kisiel. Siema, słuchaj, dzisiaj musimy zrobić coś takiego. Lecimy na potne piaski, ponieważ tutaj mamy pomagierów. Musimy zabrać dwójkę pomagierów i zaprowadzić, no, nie dwójkę, jednego pomagiera i zaprowadzić go na ruiny. Zobaczymy, co się stanie. I słuchajcie, w dzisiejszym odcinku zaniesiemy go na plecach. A jeśli zostawicie bardzo dużo łapek w górę, no to zrobimy, żeby byli żywi. Także zostawcie łapkę. No i co, Kisiel, wyskakujemy, lecimy tutaj na potne piaski. I oni sobie podobno gdzieś tutaj hasają po plaży. Także musimy tutaj, no, wejść na tą plażę, powalić gościa i musimy go zaprowadzić na pierwsze ognisko. Pierwsze ognisko mamy tutaj, później drugie ognisko mamy tutaj. Nie będzie to łatwe, także widzowie, naprawdę trzymajcie za nas kciuki. No i pamiętajcie, że no tych odcinków będzie więcej. Piszcie swoje propozycje w komentarzu. Teraz tak, gdzie oni są? Oni są tutaj, jak możecie zauważyć. I jeden z nich jest czarnym henchmanem, a drugi z nich jest białym henchmanem i na razie zobaczymy, jak oni wyglądają. O co tutaj chodzi? Także to jest ta nowa lokalizacja, widzowie. I tak, zobaczcie, oni mają głowę dyni. Jestem ciekaw, czy przy wyeliminowaniu da się zamienić na takiego gościa. Mam nadzieję, że tak, no bo on jest naprawdę mega śmieszny. Widzowie, w dzisiejszym odcinku zaprowadzimy sobie tego białego henchmana, ale w kolejnym Ej, gościu, w kolejnym odcinku zaprowadzimy tego tutaj czarnego henchmana, ale musicie zostawić 10 tysięcy łapek. Także macie teraz 5 sekund, żeby zostawić tę łapeczkę. 5, 4, 3, 2, 1. Dobra, widzowie, bardzo wam dziękuję. No, zostawcie łapkę. No i subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, żebyście wiedzieli. Musimy wyeliminować tego ziomka, tylko to powoli, jeszcze nie. I tak, tu będziemy mieli jedno ognisko, żeby go zaprowadzić. Także zróbmy sobie tu od razu miejsce. Aha, musimy mieć helikopter. Zapomniałem o helikopterze. Gdzie tu będzie helikopter? Dobra, dawaj, jedziemy po helikopter w takim razie, bo tu jest. Tu jest helikopter gdzieś. No i wtedy go weźmiemy na plecy, będzie dobrze. Tylko właśnie jeszcze trzeba drewno. Robiliśmy to wcześniej na... Może ja... No? Ja nazbieram tu drewno, wiesz co? No dobra, dobra, no to zbieraj drewno. Ja lecę po helikopter, zabieramy helikopter, lecimy po Kiśla, Kisiel, no nie gadajcie, że mi się benzyna kończy. Kto to tak wyjeździł i nie zatankował, no? Kto ma... Ej, nie ma tu helikoptera, no chyba... Serio. A jeszcze na domenie Duma, jeszcze domena Duma. To jeszcze na domenę Duma jedziemy w takim razie. Tylko nie mam paliwa, no. Co za pech. Co ja komuś zrobiłem, że takiego mam pecha? No widzowie. Dobra, ale tu może będzie samochód. W sumie to weźmiemy sobie pancerz, bo później nas mogą... O, nie ma akurat. Dobra, tym się da jeździć? Da się jeździć. Okej, no to jedziemy po śmigłowiec i lecimy do Kisielka, także widzimy się za moment. No i co, widzowie, ja już jestem na słonych strzechach i tutaj z tych słonych strzechów może weźmiemy sobie lepszy samochód, o ile będzie tutaj. Nie widzę, no niedobrze. W sumie zatrzymam się tu na chwilę przy tej ciężarówce, żebym miał kewa, bo później Midas może do mnie walić, wiecie o co chodzi. Dobra, mamy setkę i lecimy po śmigłowiec na domenę Duma. Znowu mi się paliwo kończy, no przecież to jest jakiś hit. Ej, co? Gdzie są śmigłowce? Tam też nie ma? Są w ogóle śmigłowce? Czy oni wyłączyli śmigłowce, widzowie? O-o. Czyli jeśli wyłączyli śmigłowce, zrobimy to inaczej. Będziemy jechać samochodem. Nie wiem, czy da się wsiąść na tą naczepę z człowiekiem. Zaraz zobaczymy. Albo go po prostu wrzucić tam, nie? Albo go wrzucić, no, do tej naczepy. Tylko nie wiadomo, czy to tak działa. Oby. Dobra, mam full bed. Dobra, super. Znajdź kanister, jak możesz. Wow, no nie wiem, gdzie ja jestem, widzowie, w tej chwili. Dobra, jedziemy. Tylko będzie kiepszej, żeby do ogniska dojechać. Ej, ale jeśli nam wyłączyli śmigłowce, to będzie...
będzie straszne. Dobra, wjeżdżam tutaj gdzieś. Dobra, gdzie są pomagierzy? Widzisz pomagierów? Oj, widziałem ich tylko ostatnio. Gdzie oni są? Oni tu gdzieś sobie chodzili wcześniej. Musimy włączyć kroki, włączmy kroki. Co jest grane? Uciekli nam jeszcze, no co, co to mamy? Jeszcze paliwo się kończy od razu, no. Ej, no nie ma ich, no. Ja ich w ogóle nie słyszę. Przestrafam. Musimy ich zabrać do samochodu, tylko nie wiem, czy to zadziała. Czyli kisiel, zrobimy tak, że powalimy najpierw czarnego i zobaczymy, czy da się z nim wsiąść. Dobra. Patrzcie sobie, jak ziomeczki sobie chodzą. Dobra, powalamy. Dawaj go. No, no, no. Kisiel. Ej, on zginął od razu, co? Tak było? Dobra, widzowie, teraz sprawdzamy, czy da się wsiąść do auta, jeśli powalimy. No i zobaczmy, czy da się to... Ej, da się, widzowie. Jest kozak, to robimy to w taki sposób właśnie. W takim razie, widzowie, robimy w ten sposób, że bierzemy Midasa i zanosimy go właśnie do pomagierów. Potrzebne nam są po pierwsze splesze, po drugie dużo maców, dużo drewna, samochód terenowy, paliwo. To będzie bardzo ciężka, bardzo to będzie ciężkie do zrobienia. No i samochody mam dwa i są poblokowane. Kozak. Czekajcie, do tego samochodu da się wsiąść w dwójkę. Jestem ciekaw. To nie jest bardzo szybki, ale terenowy będzie lepszy, także lecimy po terenówkę. Dobra, jest piękna strefa. Tylko nie mamy samochodu dalej. Kisiel, ty zbieraj, zbieraj te. Zbieraj matcy. I jakieś leczenie, jakieś splesze, żeby go leczyć. Dobra, ej, mam samochód. Jest, widzowie, mamy samochód, jest kozak. Mamy samochód, mamy strefę. Teraz jeszcze paliwo, paliwo, paliwo. No i trzymamy kciuki wszyscy. Co najważniejsze, teraz musimy przejechać tutaj przez tą wodę. Zrobić sobie przejazd, żeby od razu jechać w stronę pomagierów. Także bierzemy, budujemy tutaj kładkę. I tą kładką musimy dojechać do vana. To chyba mi nie starczy masu. Raz, dwa, trzy. No nie starczy mi masu, uzbieramy stąd po prostu. Okej, widzowie, mamy wybudowaną już kładkę i teraz jedyne, co musimy zrobić, to oczywiście znaleźć naszego Midasa, no i zaprowadzić go do dwójki pomagierów. On będzie powalony, a następny odcinek będzie, jak będzie żywy. Nakręciłem od razu. I teraz tak, kisiel, daj mi splesze. Ty go będziesz miał na plecach, dobra? Ty go weźmiesz na plecy, ja będę go leczył. Dobra, jest tutaj, możemy go... Ojejku, możemy go eliminować, dawaj. Dobra, dobra, tylko go nie... O, dobra, wgrzałem go na plecy i dawaj, szybko musimy lecieć teraz do... Oj, ty obił mnie. Chodź, 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 chodź. Siadam z tyłu. Dawaj i jedziemy. Jedziemy dokładnie w to miejsce, tylko musimy się śpieszyć. Widzowie, także mamy Midasa i musimy uważać na jego zdrowie. To jest najważniejsze, bo musimy dojechać w to miejsce, zanim on się nam rozleci. Jeśli się nie uda, no to zaniesiemy innego pomagiera. Dobra, zatrzymaj się. Dobra, wysiadam. I rozwalaj, i rozwalaj, i rozwalaj. Tylko mi go nie uderz. 4. Dobra, żyje, żyje, żyje. Lecimy, lecimy, lecimy. Tutaj. Dobra, i ja teraz będę miał splasze. Zatrzymamy się dokładnie w tym miejscu tu za chwilę. Tylko nie wywróć się. Dobra, jest gitara. On ma około 100 HP, czyli uda się. Widzowie, uda się prawdopodobnie go zanieść. Dobra, zatrzymaj się, zatrzymaj się. Podsplaszujemy go, rzucam go. Splaszuję go raz. Dwa, biorę go na plecy i dawaj, jedziemy. Jedziemy w to miejsce dokładnie. Tylko szybko, 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 szybko. Chyba się uda, chyba się uda. Jestem ciekaw, co się stanie. Przypominam, łapa w górę w przeciągu 5 sekund. Robimy to samo z Midasem. I czy ty... Dawaj, 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 jedź, 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 jedź. Dobra. Szukaj ich, szukaj ich, szukaj ich. Gdzie oni są? Dobra, rzucam go. Splaszuję go dwa razy. Ej, nie gadajcie, że go nie ma. Że ich nie ma. No szukam, ale... Ej, dam ci drewno i ty go wytrzymałem. Tak, tu jest na ognisko, ognisko. Dobra, i daj drewno, no. Ja go leczę, okej. Okay. Tylko on mi chce uciekać, gościu. Dobra, daj mi drewno. Kozak, ich szukaj, jaka to jest akcja. Dobra, on nie powinien nam tutaj zginąć, także jest git. Podleczmy go znowu. Dobra, ja rzucam go tutaj. W sumie on nigdzie nie powinien iść, bo jest zamknięty, zobaczcie. Kisiel, gdzieś przy plaży, tu po plaży przejedź. Tędy, tędy, tędy. Ja go cały czas, widzowie, muszę leczyć, żeby, wiecie, żeby on nam nie zginął. Jeszcze raz przypominam, żywego zanosimy go na 10 tysięcy łapek. Kisiel, ty go lecz, chodź tutaj. Dobra, zostawiam ci drewno i idę ich szukać. Ej, widzowie, nie możemy ich znaleźć. Ej, są, są, są. I widzowie, zanosimy go i już patrzymy, co się dzieje. Dzień dobry, chłopaki. Rzucam wam go pod nogi. Ojejku, nie, muszę w nich rzucić. Muszę w nich rzucić. No zauważcie go. Ej, oni chyba w ogóle na niego nie reagują. Jak... Oj, wejdzie w niego, wejdzie w niego. No nie, on... Co jest? Wejdźcie w niego, no wejdź, wejdź, wejdź. Dobra. Ej, on go nie widzi w ogóle. On go w ogóle... Ha! Chłop zeszedł!
Ej, no bez jaj. Ale uderzmy go i uciekaj, Kiszel. No, czy będą bili do niego jeszcze? Ej, oni mnie widzą. Choinka. Oni mnie widzą, ale Midasowi nic nie robią. No i co widzowie, to by było na tyle. W kolejnym odcinku zobaczycie, co się stanie, jeśli żywy Midas właśnie spotka pomagierów. Zostawcie łapkę, subskrybujcie kanał, no i macie 3 sekundy, żeby wybrać któryś z tych filmów. 3, 2, 1, na razie.